Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy szybownictwo we Flight Gear. I tak tutaj już jestem właśnie uruchomiony w szybowcu. I mamy otwartą aplikację, tak zwaną pomoc, czy też potocznie nazywa się to lusterkiem, tak, czyli taką pomoc nawigacyjną dla szybownictwa. Jest to aplikacja Exisort. To jest też aplikacja wykorzystywana w realnym szybownictwie, ale możemy ją też sobie tutaj zainstalować na desktopa, czy też na telefon i podłączyć pod Flight Geara. I to pokazywałem w poprzednim odcinku, więc zapraszam, jeżeli nie widziałeś tego odcinka, jak to skonfigurować. A teraz zajmiemy się troszkę bardziej naszym szybowcem. Jest to niemiecki szybowiec ASK21. I co jest tutaj ciekawe, że właśnie przez to, że jest niemiecki, to mamy też metryczny system miar, tak? Mamy wysokość w kilometrach, prędkość w kilometrach na godzinę, prędkość pionową w metrach na sekundę. I tak on tutaj wygląda z ustawieniami domyślnymi. Zobaczmy sobie jeszcze opcję tego szybowca. Aerotow settings. Tu mam ustawienia do samolotu holowniczego, tak? Bo żeby wyciągnąć szybowiec w powietrze, to albo ten szybowiec jest holowany przez inny samolot, albo mamy też opcję wyciągarki. I to jest u nas ten winch settings. Jeżeli chodzi o tutaj wyciąganie się za pomocą samolotu, no to z tego co zauważyłem, to działa to tylko w trybie multiplier. To znaczy musimy być połączeni do sieci multiplier. Inny tutaj pilot musi też na tym samym lotnisku nam się zrespawnować i troszkę podjechać przed nami. Wtedy dajemy klawisz Ctrl O i nasz samolot się podłączy, znaczy nasz szybowiec się podłączy pod samolot. Tutaj mam właśnie informację, że nie ma tutaj, tak, nie znalazł żadnych samolotów. No i słusznie, bo nawet nie jestem podłączony w tej chwili do multiplayera. Ale nawet jakbym był, to musiałbym się z kimś tutaj zgadać, żeby mnie tutaj podholował w powietrze. Ale mamy też zawsze opcję wyciągarki, ja sobie z niej skorzystam, która nas tutaj wyciągnie w powietrze. No i tu mamy też właśnie parametry tej wyciągarki, długość chyba tej liny i tak dalej. Możemy tu sobie wszystko jeszcze pokonfigurować, ale ja ogólnie zostawiam tu sobie parametry domyślne. Także idźmy sobie dalej po tym menu. Tu mamy wszystko co do właśnie tego wyciągania. Tu mamy chyba urwanie liny, tak? Możemy chyba powiedzieć przy jakiej wysokości ta lina się urwie, przy 50 metrach na przykład. No nie wiem, nie testowałem tego, ale tak się domyślam. Także mamy tutaj wszystko co do tego wyciągania i co do liny. Mamy też opcje, tak? Weźmy sobie w opcje. Tu mamy parę opcji co do naszego tutaj szybowca, które warto pozaznaczać, myślę. Mamy w ogóle tak glass visibility, tak, że widać szybę, znaczy domyślnie o teraz widać szybę, albo możemy to zdjąć i tutaj na tej owiewce w ogóle tej szyby nie ma, tak? Więc kwestia realizmu. Ja wolę to sobie zaznaczyć i mało tego, wolę sobie też zaznaczyć glass shader, tak? Czyli widzimy takie cieniowanie, odbicia, refleksy na tej szybie. Także dla mnie spoko, tak, bardziej realistyczne. Możemy też włączyć tutaj modele pilotów, ale to chyba jest z widoku zewnętrznego. Ja sobie tu włączę klawiszem V widok zewnętrzny. Jak tu sobie to wyłączę, tak, to mi model tutaj pilota znika. Mamy też opcję włączenia sobie pilota w środku, tak, tutaj w kabinie. No ja wolę tego nie używać, bo to jednak nie wygląda dla mnie zbyt estetycznie, zwłaszcza zobaczcie te ręce. Nawet jak tutaj będziemy ruszali drążkiem sterowym, to ręka stoi w miejscu. No, ja sobie tutaj pilota w środku wyłączam. I tu możemy sobie jeszcze włączyć kompas wiatru, dodatkowe urządzenie. Ja sobie latam z tym kompasem wiatru, bo tutaj będzie nam się wyświetlała strzałka pokazująca kierunek wiatru, także też spoko rzecz. Możemy włączyć takie fejkowe, czyli oszukane podświetlanie instrumentów. No chodzi o to, że tutaj nie mamy podświetlania w rzeczywistości instrumentów, ale tutaj w symulatorze jest taka opcja. Gdyby było nam za ciemno, możemy to sobie włączyć. A tu mamy chyba osie sterowe. Akurat nie podpiąłem przepustnicy. Chyba możemy wtedy powiedzieć, że ciąg ma być podpięty pod hamulce aerodynamiczne i tak dalej, albo mieszanka. No więc tutaj możemy sobie to też skonfigurować. Tutaj mamy przywrócenie tej owiewki przedniej, a to dlatego, że możemy ją odrzucić, tak? Jeżeli coś się będzie działo i trzeba będzie wyskakiwać z tego szybowca, oczywiście mając spadochron, to jest takie awaryjne wyrzucenie tutaj tej owiewki całej. Tu musimy sobie przesunąć tą wajchę czerwoną na lewą stronę i tu będzie teraz podpis. Może zatrzymam tu sobie ruszanie głowy. OK. To mamy podpis open, tak? Czyli jest otwarte, tak jest zamknięte. Jak mamy open, to kopiemy w owiewkę i ona się tak, wyrzucamy ją po prostu i teraz możemy wyskoczyć z szybowca. A tym przyciskiem przywracamy sobie to z powrotem
gdybyśmy właśnie wyrzucili sobie tą owiewkę. Dobrze, co my tutaj mamy dalej? W tym menu mamy Ground Service. Tutaj warto włączyć przed startem wyrównanie skrzydeł, tak? Tu chodzi o to, że ktoś nas teraz trzyma za skrzydła, no to nie jest animowane, tego nie widać, tak? Ale powiedzmy, że tu stoją ludzie i nas po prostu trzymają za skrzydła i tak mamy wyprostowany poziom skrzydeł i mamy Ground Handling. Tu możemy sobie kołować, tak? Jak to wyłączę, to już akurat zacząłem jechać, tak? I tym sobie sterujemy Page Up, Page Down, czyli naszym ciągiem. W tej chwili mam ciąg dosyć mocno, znaczy ciągiem. To są tak naprawdę spoilery, więc no, w tej chwili się nie przesuwam, bo mam wysunięte spoilery i to zobaczymy sobie na skrzydle, o tutaj. Ja teraz schowam ten spoiler, o, widzimy, że to się chowa. I ja zaczynam kołować, tak, dosyć mocno, więc dam znowu spoilery, wysunę. No w ten sposób możemy sobie kołować, tak, to jest tak, jakby nas ludzie po prostu prowadzili, tak, bo tutaj nie mamy napędu. No ale oczywiście na celach symulacyjnych możemy tak sobie włączyć po prostu przemieszczanie się po ziemi. Mamy Aircraft Help, tu oczywiście mamy też okno pomocy. Mamy wszystkie te skróty klawiszowe wypisane oraz to jakiś tam poradnik, jak tutaj szybować. Dobra. Mamy też taki panelek elektryczny. Tutaj możemy sobie włączyć przełącznik główny elektroniki, jak i włączyć koordynator zakrętu, dlatego że on też działa. No to jest elektroniczny koordynator zakrętu, więc tutaj może musimy sobie go włączyć. I tu mamy odpowiedniki tych przełączników. To są te dwa switche, tylko muszę wyłączyć ruszanie głową. O, możemy to sobie wyłączyć. Tak, także tutaj takie opcje. Możemy też baterię ustawić na 100%. Możemy tam zapisać stan baterii między sesjami, między lotami. No i wybierzmy sobie malowanie. Malowanie, jakie tu mam malowanie? Nie mam żadnego malowania. Żeby sobie dać sam napis, nasz call sign. Albo taki wariant. Albo tu już jakieś malowanie. Myślę, że rzeczywiste. Tak, możemy sobie coś tam wybrać. No dobrze, dużo wyboru nie ma. Zostawmy sobie coś takiego na przykład. Coś mi się tu zgliszowało. Ciekawe. Możemy też podnieść tutaj całą tą kanopię, tak? Mamy teraz podniesione i też tylny pasażer też tutaj możemy podnieść. No może nie pasażer, tylko instruktor, tak? Bo z tyłu siedzi instruktor, z przodu siedzi uczeń. Ja teraz będę się uczył tutaj latać. Nie wiem, czemu ta tekstura mi się zepsuła. Dobrze, dajmy też, upewnimy się, że też mamy schowane spoilery, więc dajemy do przodu. Jeszcze z takich przełączników, tak? Mamy tutaj też taką żółtą wajchę. Nią po prostu odrywamy linkę holowniczą. Zwłaszcza jeżeli chodzi o holowanie przez samolot, tak? Wtedy po prostu, jeżeli już jesteśmy na odpowiedniej wysokości, to tym się odpinamy. Jeżeli tutaj będziemy przez wyciągarkę wyciągani, to też odepniemy się automatycznie, nie musimy tego stosować. Z innych tutaj wajch i przełączników, tutaj na przykład mamy wentylację, możemy sobie otworzyć, żeby mieć dopływ powietrza świeżego. Tu mamy oczywiście drążek sterowniczy, ale też mamy tutaj taką zieloną wajchę, to jest trymer, tak? Trymer wysokości. I tu widzimy nastaw naszego trymera. Jeżeli to się przesuwa w prawo, ja teraz użyję trymer ze skrótu klawiszowego, to widzimy, że tak trymuję, obciążam bardziej ogon w tej chwili. Tu mamy właśnie grafikę, o co chodzi. Mamy ciężarek na ogonie. Albo możemy w drugą stronę ustawić, czyli tak obciążyć bardziej nos samolotu, czyli nos w dół. No i ta wajcha tutaj zmienia swoją pozycję oraz tutaj mamy procentowo nastaw napisany. 0 to jest właśnie pozycja taka środkowa, tak? 0%. Ustawię sobie z powrotem na 0. OK, mam 0. No i zobaczmy sobie teraz, co my tu mamy na kokpicie. Także tak, tutaj mamy prędkościomierz w kilometrach na godzinę. Jak mówiłem, jednostki tutaj mamy właśnie europejskie, a nie anglosaskie. No tylko tutaj mamy taką spiralkę, tak? Więc jak nam tutaj prędkościomierz będzie pokazywał, no powiedzmy 50 km albo 240, no to musimy już sami wiedzieć, tak, która wartość jest prawidłowa. Ale to powinniśmy już rozpoznać po, nie wiem, szumie wiatru i tak prędkości tak wizualnej, więc to myślę jest do rozpoznania. Prędkościomierz możemy zakryć do jakichś tam treningów. No i oczywiście zakresy, tak, zielony to jest taki zakres normalny, żółty to ostrzegawczy, przy nieturbulentnym powietrzu możemy latać, no i czerwony never exceed, czyli nigdy nie przekraczamy tutaj na czerwono tej prędkości. Tu mamy też trójkącikiem zaznaczoną prędkość do lądowania, minimalna prędkość do lądowania przy naszym tutaj
obciążeniu do startu, tak? Bo tutaj ten szybowiec akurat nie ma balastu wodnego, tak? Bo też często szybowce zabierają balast wodny, a może dlatego właśnie nie ma, że jest dwumiejscowy, chociaż też się za bardzo nie znam, ale z tego co zauważyłem, to tam też jest we Flygear jednomiejscowy szybowiec i on ma balast wodny, tak? Żeby się bardziej obciążyć i przez to szybowiec może nabierać większej prędkości. Ale tutaj balastu nie mamy, czyli można powiedzieć, że nasza waga startowa to jest też i waga do lądowania, tak? Więc ta waga się w zasadzie nie zmienia. Idąc dalej, tutaj mamy wysokościomierz, też w kilometrach, więc jedynka to jest 1 km. I to wskazuje też, ta mała wskazówka pokazuje kilometry, czy też inaczej mówiąc 1000 metrów. Czyli jak duża będzie na jedynce, to znaczy tutaj mała na 0, to będzie oznaczało, że mamy dokładnie 1 km wysokości. No ta duża wskazówka pokazuje setki kilometrów, czyli można powiedzieć, że w tej chwili mamy gdzieś piątkę, tak? Mamy troszkę ponad 500 metrów wysokości w tej chwili, tak? Więc tak należy czytać tą wysokość. Co też ciekawe, zero jest na dole, tak? Bo w tych innych samolotach, jak tutaj latamy sobie Cessną, to zero jest u góry, tak? I tu jest po prostu to na odwrót. No i tu mamy też nastaw naszego ciśnienia na wysokościomierzu. Może się tu odblokuję i zobaczmy to sobie jeszcze raz. Dużo bardziej bliżej i zobaczmy sobie teraz pogodę, środowisko pogoda. Tu mamy nasz metar pogodowy, gdzie mamy ciśnienie 1022 hektopaskale. Tu mamy manual input, ale to jest niewłaściwa informacja. My mamy ustawione high pressure region. Ale to jest to samo, metar nam się nie zmienia. Mamy 1022 hektopaskale, więc tu sobie ustawiamy 1022 w taki sposób, żeby ta środkowa tutaj wskazówka wskazywała 1022 i tym pokrętłem sobie to ustawiamy i mamy tutaj o 1020 w tej chwili, więc 1022 będzie na tej drugiej kresce. Mam teraz ustawione 1022, no więc wysokość troszkę mi urosła. Mamy tak 550 metrów. Dobrze, idąc dalej co do takich tutaj głównych wskaźników, to mamy oczywiście wariometr. I w sumie tutaj wariometry mamy dwa. Ten taki powiedzmy główny wariometr duży to jest wariometr mechaniczny. Działa bez zasilania po prostu prądu. A tu mamy też wariometr elektroniczny, który trzeba sobie włączyć baterię, żeby on tutaj zaczął wskazywać. Tak? I tu mamy wskazanie 0. Tak? Więc jak to wyłączymy, to wskazanie nam znika i on przestaje działać. I też ten wariometr elektroniczny nam wydaje dźwięki. Jeżeli wyłączymy elektronikę, to tych dźwięków nie będziemy słyszeć, albo tu możemy go zmutować, czyli wyciszyć tym przełącznikiem, o, jak jest w dół, to jest off, jest muted, a on to mamy dźwięk. Cóż to są za dźwięki, tak? Wariometr nam przede wszystkim pokazuje naszą prędkość pionową, no i tutaj dla szybownictwa jest bardzo istotne, żebyśmy wykrywali, czy mamy noszenie, tak? Czy jesteśmy w jakimś kominie termicznym i czy nasz niesie w górę. Jeżeli będziemy mieli noszenie, to będziemy słyszeli takie specyficzne pikanie, co sobie też później zobaczymy. A jeżeli będziemy opadać, to będziemy mieli takie jednostajne buczenie, więc to będzie sygnalizowało, że ciągle tracimy wysokość, tak? I nie mamy noszenia. No i tu jak widzimy, jest to wykalibrowane w metrach na sekundę, więc jedyneczka oznacza 1 metr na sekundę, dwójka 2 metry na sekundę. I jak do góry, to oczywiście wzbijania się. A jak strzałka idzie w dół, to oczywiście opadamy 1 metr na sekundę, 2 metry na sekundę i tak dalej. Bo zobaczmy sobie, że tu mamy jeszcze taką tarczę i ta tarcza jest obrotowa. Ja tutaj nie jestem ekspertem i wam tego tak dobrze nie wytłumaczę, ale powiem na razie, co wiem. Jest to krążek MacCready'ego. MacCready'ego już poznaliśmy troszeczkę odcinek temu, że też mamy tutaj nastaw MacCready'ego, tak, ten MC. Nastaw MacCready'ego jako liczba MacCready'ego, która nam mówi, czy mamy na przykład dolot do jakiegoś lotniska, czy nie, wedle tutaj tej liczby MacCready'ego od 0 do 5 bodajże to się ustawia. 0 oznacza, że możemy daleko lecieć, a 5 oznacza, że będziemy szybko lecieć, więc nie dolecimy zbyt daleko, bo będziemy też mocno tracić wysokość. Więc tak działa tutaj ten nastaw. A tu mamy też tarczę, którą właśnie możemy sobie obracać, też to jest nazwane MacCready'ego, bo tu mamy też, oprócz tego, że mamy tutaj właśnie te prędkości pionowe, to zobaczcie, że też na tej tarczy mamy napisane prędkości w kilometrach na godzinę. No i domyślnie ta tarcza jest ustawiona tak, że mamy ten trójkącik ustawiony na 0. I taki nastaw oznacza największą doskonałość względem powietrza i w sumie to się używa podczas właśnie na przykład krążenia w termice, tak? Czyli tam szukania termiki. Jeżeli sobie tak właśnie ustawimy i zobaczymy, że na przykład będziemy teraz opadać 1 metr na sekundę, to nam też mówi, jaką prędkością powinniśmy lecieć. Powinniśmy lecieć prędkością około tam 90, powiedzmy 2 km na godzinę.
tak, bo tutaj możemy też odczytać wtedy prędkość. Znaczy też mówiąc, jeżeli będziemy się wzbijać, to powinniśmy tą prędkość mieć no, dosyć niską, na przykład 70 km na godzinę, może nawet niżej, tylko też oczywiście, żeby nie przeciągnąć. Tak? I też są oczywiście te nastawy różne, możemy to sobie właśnie pokręcić i nastawić inaczej. Tylko ja tutaj też do końca już nie jestem do tego ekspertem, nie będę was prowadził w błąd, mogę wam jedynie powiedzieć, że mamy też jeszcze takie nastawy jak największa doskonałość względem Ziemi, wtedy bierzemy poprawkę na przykład na wiatr i odpowiednio wtedy też tym pokrętłem sobie kręcimy. Mamy też nastaw największej prędkości przelotowej albo dolot do komina termicznego na bezpiecznej wysokości. I to już używamy na przykład, kiedy chcemy się przedostać z jednego komina termicznego do drugiego, czyli chcemy pokonać jakąś odległość, no bo jesteśmy na przykład na zawodach, gdzie musimy pokonać jakąś trasę, więc lecimy od komina do komina, w kominie nabieramy wysokości, ale później musimy przelecieć do innego komina, więc musimy no, siłą rzeczy tą wysokość stracić, tak? Więc wtedy ustawiamy sobie tą tarczę inaczej, tak żeby też nam wskazywało odpowiednią prędkość do przelotu. No ale sam jeszcze tutaj, jak mówiłem, nie jestem obeznany z tematem, więc nie będę tutaj więcej nic mówił, jak to się robi. Na razie czytałem tylko teorię, trochę teorii, ale jeszcze nie na tyle, żeby móc o tym opowiadać. Kolejny przyrząd, weźmy ten na dole, tu mamy siły przeciążenia pokazane, siły G. Tu mamy jedną wskazówkę ustawioną na 0 domyślnie, możemy ją kliknąć, ona wskoczy na jedynkę, tak? Ale z tego co zauważyłem, to jedna wskazówka stoi w miejscu, w sumie nie wiem czemu, a druga nam właśnie pokazuje, jakie są w danej chwili siły przeciążeniowe, które na nas oddziaływują oraz też na konstrukcję szybowca. Bo tak tutaj mamy właśnie na czerwono limity, których nie powinniśmy przekraczać, tak? I do góry to mamy właśnie siły dodatnie, tu mamy troszkę, no niecałe 6,5 G, jest limit, na żółto już jest ostrzeżenie oczywiście. I mamy też siły ujemne, tutaj mamy do minus 4 G, może ta konstrukcja wytrzymać, chodzi o no, zadbanie o konstrukcję tego statku powietrznego, żeby go nie nadwyrężyć. No i tu mamy oczywiście kompas magnetyczny, proste rzutzonko, tak, które nam pokazuje kierunek magnetyczny, oczywiście, żeby też odczyt był poprawny, to musimy lecieć stabilnie, nie zakręcać, ani nie wzbijać się, ani nie opadać, bo wtedy kompas lekko przekłamuje. No i tu mamy to urządzonko, które nam pokazuje kierunek wiatru. Ta strzałka pokazuje, skąd wieje wiatr. Co ciekawe, ustawiło nas z wiatrem, a nie pod wiatr. No ciekawe. I tu na dole mamy oczywiście nasz koordynator zakrętu. Tak jak mówiłem, możemy to sobie jeszcze włączyć. O, i teraz widzimy, że jest to zasilane prądem. To jest urządzenie elektryczne. Jeżeli chcemy oszczędzić baterii, to możemy to wyłączyć i możemy też posłużyć się tutaj taką mamy czerwoną, nie wiem jak to nazwać, taką strunę czy nitkę, o czerwoną nitkę, która tutaj na wietrze nam sobie furgocze. No i w sumie jak będziemy lecieli, no to oczywiście wiatr będzie mieli czołowy i będziemy widzieli jak ta nitka jest skierowana, czy jest pionowo do góry, to oznacza, że mamy dobrą koordynację zakrętu, nie mamy żadnych ślizgów bocznych, czyli inaczej ta kulka jest na środku, tak? To jest odpowiednik tej kulki, ta nitka czerwona, tylko ona działa odwrotnie, bo tutaj jak nam kulka ucieka w prawo, to my musimy depnąć prawy pedał po to, żeby kulka wróciła na środek. No ale jak tutaj kulka nam będzie uciekać w prawo, to ta czerwona nitka będzie nam uciekać w lewo z kolei, tak? Czyli działa to na odwrót. Czyli jak tutaj nam ucieka w lewo, no to prawy pedał. A jak w prawo nam ucieka nitka, to depczemy lewy pedał. No po prostu działa na odwrót niż ta kulka. To wskazanie, tak? Więc taka jest reguła. No ale wtedy nie musimy się na to patrzeć. Ja właśnie też sobie używam z tej niteczki, bo nie muszę tak nisko tutaj zerkać na tą kulkę i w ogóle ten przyrząd. Tu fajnie to widać po tej nitce. Czy jesteśmy skoordynowani. Ewentualnie możemy też włączyć w opcjach automatyczną koordynację i się tym nie przejmować. Kolejne urządzenie tutaj na dole to jest po prostu radiostacja. To też jest zasilane oczywiście prądem. Jak to wyłączymy, to nie działa. Ale możemy też tutaj dać pokrętłem off, wyłączyć to albo włączyć i jednocześnie ustawić głośność radiostacji. Tu musimy chwilkę poczekać, aż się uruchomi. Mamy po prostu dwie częstotliwości. Jedna na dole jest standbyowa. Ją sobie teraz możemy nastawić jakoś. Klikamy też, żeby zmienić tutaj na liczby wartości po przecinku. I klikamy dalej, jest wybrane, tutaj możemy sobie podmienić, tak zrobić swapa i podmienić te częstotliwości. No ja tutaj z radia nie korzystam, ale jest taka możliwość, można tutaj sobie też nastawiać częstotliwości i się komunikować z ATC. I kolejne urządzonko tutaj na środku, takie mamy urządzonko podpisane FLARM, czyli to jest ten system ostrzegania o innych tam statkach powietrznych na niebie. Tu mamy tak power, na zielono się świeci, że jest włączone, tu mamy tam różne tryby pracy, ja to może zbliżę, o zbliżę sobie tak. Jeszcze tak, także tu mamy różne tryby pracy, są połączone, GPS, transmisja danych, czyli wysyłanie danych, receive, odbiór danych, chyba jest wyłączony, nie wiem czemu. W zasadzie ja nigdy nie latałem jeszcze tutaj z innymi samolotami, więc nie wiem, czy to urządzenie w ogóle działa, ale normalnie by się nam tutaj, no jakby było ostrzeżenie, że będzie kolizja, to może dojść do kolizji, to
to zapali nam się tutaj odpowiedni trójkącik na czerwono, ostrzegający nas, z którego kierunku nadlatuje inny statek powietrzny. Tu mamy jeszcze informację, czy to jest powyżej nas, czy poniżej. No ale tak jak mówiłem, nigdy tego urządzenia jeszcze tutaj nie widziałem w działaniu i go specjalnie nie testowałem, czy on działa, czy jest tylko taką atrapą. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o widoki, to mamy tutaj parę widoków. Mamy też, jeżeli chcemy latać, to są fajne widoki ze skrzydeł. No, jeżeli chcemy sobie siedzieć z tyłu, tak, nie jako student, tylko jako instruktor, to właśnie możemy też tutaj sobie zasiąść na tylnym fotelu. Tutaj panel troszkę, no inaczej jest rozłożone to wszystko, tak, ale to jest to samo. Więc to taka ciekawostka. I jeszcze kolejna rzecz, tutaj idziemy sobie w menu, wyposażenie i mamy paliwo i ładunek. Mamy takie sobie okienko narysowane w canvas do właśnie, tylko nie wiem, czy ono jest takie małe. Da się je powiększyć? No coś jest nie tak, on jest bardzo mały, ja tu sam ledwo co widzę na tym okienku. Szkoda, może mam za dużą rozdzielczość ekranu, ale nie da się tego zmienić. No bardzo mały, będziecie mało widzieć. Ale to sobie zobaczycie u siebie. Tak, mamy wagę tutaj ludzi, człowieczka z przodu siedzącego i z tyłu. Możemy tutaj sobie to zmieniać. O. Jednocześnie na dole widzimy center of gravity, czyli środek ciężkości naszego szybowca, co jest też bardzo ważnym parametrem, bo jeżeli tu sobie coś źle skonfigurujemy, na przykład o, będziemy lecieli bez tutaj człowieka z przodu, no to widzimy, że jesteśmy z center of gravity poza tutaj obwolutą i no będzie tragedia, tak? Nie polecimy, tak? Tu mamy też ciężarki na ogon. Możemy sobie ustawić, nie wiem, jak dam 0, czy coś pomoże? Nie, bo tu mamy tak ciężarki, 2 chyba w kilogramy, 2 kilo, 6 kilo, a nie, to są płyty, plates chyba, jak dobrze widzę. Wtedy obciążamy sobie ogon, jak damy na 0, tak, o, to widzimy, że nawet widać, że tutaj model szybowca reaguje na to obciążenie. No dobrze, przywrócimy sobie tutaj mniej więcej wagę, jaka była, tak, także tutaj też możemy zmienić wagę drugiego pilota. Tu widzimy gross weight, czyli nasza waga całkowita 1175 funtów. Co ciekawe, tu już podaje autor tego samolotu w funtach, a nie w kilogramach, mimo że tu mamy jednostki europejskie, metryczne, że tak powiem. A tu mamy MTOW, czyli maksymalna masa startowa. I tej masy nie powinniśmy przekraczać, tak? To jest 1322 funty. No ale tu widzimy, że nie przekraczamy. Jest wszystko dobrze. Center of gravity jest ok, więc możemy z taką konfiguracją startować, tylko ubolewam, że rzeczywiście mam to bardzo małe, a miałem większe chyba to okienko, mi się wydaje. No dobrze, także tak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o ten szybowiec i jego opcje. Oczywiście mamy też, mamy samouczki, możemy tu sobie coś włączyć, to jak na przykład wystartować z wyciągarki, jakieś checklisty do nauki, no i mamy też pomoc dla tego samolotu, jak i mamy też checklistę do tego samolotu, tak, i mamy też tutaj wypisanych parę pozycji, jak wystartować. Dobrze, to będzie tyle w tym odcinku. Polecimy sobie w następnym i zobaczymy też aplikację Exisor w działaniu. Także dzięki za oglądanie, do następnego razu. Cześć Wam!